Państwu, kochani, może ktoś jeszcze ma lodówkę sprawną, pralkę sprawną, wirnikową, i bo muszę ten śnieg włożyć do lodówki, żeby jego zamrozić, żeby było gdzie schować jego, a pralkę, żeby wyprać ten śnieg, żeby był dokładnie wyprany, żeby był czyściejszy troszeczkę. Szanowny Państwo, kochani moi. I no na razie tyle z mojej strony i dziękuję bardzo za to. Będę bardzo wdzięczny z całego serca dla Was, że dla mnie to spełnicie. I na razie tyle. Dziękuję bardzo. Węgiel. Co? Węgiel. A węgiel? Dziękuję. Szanowny Państwo, kochani, jeszcze może kto będzie miał węgla, szanowny Państwo, to też jeszcze przyjmę, nawet tonę przyjmę lub dwie tony, bo węgiel zawsze jest do opału potrzebny, bo jeszcze zima jest długa i jeszcze to pokażę, nie wiadomo, w lutym, marcu, jest takie różne przysłowia, luty pyta się czy o buty, marcu jak u garcu, kwiecień, jeszcze czasami w maju było, ale już maj trochę cieplej się robi się. Ale trzeba, wie, szanowni Państwo, bardzo proszę o pomoc dla mnie z całego serca, bo nie mam nikogo, sam jestem, z całego serca proszę Was. Dziękuję bardzo.